Świnie Złotnickie Białe. Hodowca Mirosław Kazimierczak. Gospodarstwo znajduje się w województwie wielkopolskim, gdzie została wytworzona tarasa w latach 50. ubiegłego wieku w rolniczym zakładzie doświadczalnym w Złotnikach koło Poznania. Świnie złotnickie zostały wyhodowane z 18 loch i 5 knurów przywiezionych przez przesiedleńców z okolic Wilna i Nowogródka. Materiał składał się z mieszańców prymitywnych świń długouchych i krótkouchych. Hodowca zajmuje się trzodą chlewną od 10 lat. Zwierzęta są utrzymywane w systemie wolnowybiegowym. Każda locha ma swoją budkę, są oddzielone one pastuchem elektrycznym. Młode prosięta mogą wychodzić i biegać po całym ogrodzonym siatką terenie. Zwykle maciory mają od 6 do 12 młodych. Są to zwierzęta długowieczne, niektóre z loch mają 8 lat i nadal się proszą. Hodowca posiada 21 loch w programie ochrony zasobów genetycznych i 2 knury. Trzoda typowo mięsna, ale późno dojrzewająca, cechująca się średnio szybkim tempem wzrostu. Rasa nadaje się do intensywnego chowu. Mięso charakteryzuje się marmurkowatością, co cechuje tylko najwyższej klasy gatunki mięsa.